Elo, witajcie w kolejnym odcinku z newsów, dokładnie z aktualizacji z GTA Online. Dzisiaj niestety nie pojawił się opresor, tylko pojawił się Strike Force, ten co tam już był odkopany gdzieś w plikach. Dosyć potężny, bo ledwo co zacząłem dołączyć do gry, bo co zdążyłem, to od razu już mnie jakiś typek zdjął. No i poza tym jest właśnie Night Shark za darmo. O, mamy Night Sharka za darmo. Ulepszyłem go sobie. No czemu nie? Kurde, teraz jakieś mędy do mnie gonić. Trochę wybrałem zły moment. No dobra. I właśnie przechodzimy do tego. Przechodzimy już, słuchajcie, więc czekajcie. Lecimy. No dobra, w takim razie zrespiłem się w bazie. Akurat miałem zaproszenie od Lestera, co będę miał troszeczkę więcej swobody, sobie w ogóle odnowiłem. Dobra, w takim razie tak. Został dodany Strike Force za 3 800 000. Nie jest to Pegasus, więc trzeba mieć hangar. Na szczęście na hangary mamy jeszcze, kurde, jako taką mamy ten najtańszy, jest za 900. Z warsztatem on nosi 1 700 000. Nie wiem, czy nie kupić tego, ale czy ja będę tym latał tam właściwie, więc opresora wam pokażę, tylko że niestety najprawdopodobniej nie wiem, czy ja dam radę za tydzień nagrać, jakby się pojawił. Chociaż raczej wątpię, że on się pojawi za tydzień, ponieważ za tydzień najprawdopodobniej pojawi się scramjet albo te inne samochody. Więc być może raczej wątpię, że go nagram. Mam nadzieję, że się nie pojawi, bo wolałbym raczej, żebym mógł w stanie to nagrać. Nie kupię tego, bo nie mam takiej potrzeby. Ale właśnie wrócimy jeszcze raz, bo tutaj nie pokazałem. Night Shark kosztuje dokładnie 0. Można sobie ich nakupywać ile się chce. Dlatego ci, którzy kupili, no to niech lepiej sprzedają sobie i sobie za darmo. Znaczy nie, czy nie, to chyba nie ma, że on traci na wartości. Chyba ci, co kupili, no to mogą go sprzedać za kasę. Chyba. Poza tym tam patrzyłem, to jakieś tam zniżki na to. Tutaj to takie raczej mało interesujące. I na Legendary mamy jeszcze zniżkę na Ubermarcha Revoltera. Też tam było omawiane. Właśnie go w sumie go kupiłem przed chwilą. Nie pokazywałem wam Night Sharka. Ja go ulepszałem, ale było widać. Za chwilę sobie wezwę tego Revoltera i sobie go ulepszę. W Avengerze można go też ulepszyć, bo to jest pojazd bojowy. To za chwileczkę się tym zajmę. Szkoda, że nie ma opresorka, szkoda. Kurde, Night Shark tu stoi, to mi się nie podoba bardzo. To sobie zrobimy, to jest taki tam znany patent. Zrobić pojazd do garażu. Teraz zajmę do mechanika. Koca mi to płacił. W ogóle sorry za echo, że jest, ale niestety będzie echo. Przeskoczyło i echo, bo nie trochę echa było. Nie wiem, czy będzie mnie tam słychać w ogóle. Jak nie, to nagram komentarz jeszcze raz. Tylko że tym razem inaczej. To sobie ulepszymy. Jedziemy sobie tutaj nim do bazy i ulepszymy go sobie w Avengerze jakoś fajnie, może uda się go fajnie tam zmodyfikować. Kupię sobie może jeszcze teraz opresora, może żeby wam pokazać jeszcze, czemu nie. Ale opresora tego zwykłego, ale ma to przynajmniej będę pokazywał. Zrobimy sobie porównanie do tego zwykłego, to w sumie dobrze, że kupię. A wsiadaj, co ty robisz? Kolego, nie. Wjeżdżamy. No przecież to jest bojowy akurat, bo on ma karabinki, ma z przodu chyba, ileś tam kosztują. 200 tysięcy chyba. Pancerz sobie zrobimy, hamulce sobie zrobimy. Silnik. Klaksony. To nie jednak. Dobra, już tutaj ogarnąłem dźwięk. Światła, to będziemy. A będziemy z pomarańczowe te neony. O, dobra.
Kurde, tu mi się coś dzieje, słuchajcie, z tym głosem. A może nawet moro dorzucić. To takie brzydkie trochę, te moro są. Ale można, no fajne, że można sobie mieć. Sobie raptora damy jak zawsze. Lakierowanie to już niech zostanie jakie jest, bo takie jest fajne. Turbo. I broń. A karabin maszynowy, a to nawet tanie. Nie wiem, co jakieś luksusowe. A ten co? To są karbony, kurde. Dobra. Skoro to jest taki, to sobie zrobimy taki dym. A oranżowy, bo to sobie takie wypomarkowe szyby, sobie limuzynowe damy. Nawet czarko nie można było dać. Okej, okay, no to będzie tyle. Sorki, że było echo, bo B nie jest echo. No. O, tego tutaj nie widziałem. Dobra, a bo to można sobie usiąść. Dobra, no to w takim razie do zobaczenia. Raczej za 2 tygodnie może, nie no, nie wiem czy nie dłużej. Dobra, bo może za 3 nawet. Dobra, elo.